Hej, kochani, nazywam się Krystian Madej, obok mnie siedzi Karolina, którą zaraz Wam troszkę bliżej przedstawię. Ale co robimy na co dzień w The Kancelarii? Dla tych z Was, którzy są nowi na kanale, na co dzień wspieramy przedsiębiorców i rodziny pod kątem finansów, podatków i ubezpieczeń w Niemczech. A że finansów, no to jaka kobieta, pani domu, mężczyzna domu nie zadaje sobie pytania, czy nie musi kupować produktów właśnie życia codziennego, jedzenia, picia i tych wszystkich innych rzeczy, tych bardziej pierwszej potrzeby, jak masło i chleb, ale też takich jak jakieś słodycze czy inne rzeczy. I właśnie postanowiliśmy, że zbierzemy dla Was takie najczęściej zakupowane rzeczy i co zrobimy? Porównamy. Ostatnio na Instagramie w ankiecie odpowiedzieliście właśnie, w jakich sklepach robić najczęściej zakupy. No i wybór był jeden, Lidl przede wszystkim. No i właśnie tam w Lidlu dla porównania na przykład zwykła cola marki Cola i cola marki takiej Lidlowej Freeway. Takie przykładowe porównanie. I to zaraz wszystko te produkty przejdziemy i odpowiemy sobie na jedno, Karolina pomoże mi, obiecała, że mi pomoże, odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Czy warto? Czy warto, czy się opłaca, bo różnice, moi kochani, w cenach też Wam się tutaj będą wyświetlały, ale najczęściej to jest 2, 3 albo 4 razy tyle. Przykład, woda marki Lidl kosztuje 19 centów, woda Volvic euro, czy euro 9 bodajże nawet. Także Karolino, pomożesz? Jasne. I zapraszam Was, najpierw idziemy na zakupy. To na chyba, nie wiem czy jest legalne, ale dostanę jakieś takie w prezencie. Stać tego gadania, czas ruszać z napadem na Lidl. Bierzemy wózek i zaczynamy. Dajcie znać w komentarzach, czy robicie często zakupy w Lidlu. No i pierwsze co, jaka niespodzianka. Miałem na liście, żeby kupić banany i je porównać. Ale pierwsze to doszedłem do wniosku, że tutaj nie ma Chiquity, a po drugie widzicie właśnie, już ich w ogóle nie było. Nie ma oczywiście jak to udać się na zakupy do Lidla, do odcinka, dzień przed świętem o godzinie 20. O, proszę spójrzcie, jak pięknie tutaj cola oryginalna stoi zaraz obok coli Freeway, czyli Lidlowej. Nawet prawie nie widać różnicy między nimi. Bardzo łatwo chwycić za nie tą puszkę. No i dalej ruszam z listą moich zakupów. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę przy serach. Nigdy nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale tutaj jak są te sery wszystkie Edamer, Tilsiter, to nie mogłem ich znaleźć odpowiednich odpowiedników firmowych. Dlatego nie chwyciłem do tych najtańszych, takich najzwyklejszych serów, tylko nawet tych najtańszych podstawowych Lidlowych musiałem wziąć akurat ten ser, bo tego odpowiednik firmowy udało mi się znaleźć. Ale więcej w samym teście w dalszej części odcinka, której się bardzo nie mogę doczekać. Serki do smarowania. I w tym momencie najbardziej chciałem porównać Almettę, natomiast go w Lidlu nie znalazłem. Niektóre produkty pojawiają się tam sezonowo, po prostu z jakiejś tam okazji, jakichś tam specjalnych tygodni, także czasami może być tak, że pewne rzeczy, których ja nie znalazłem, znajdziecie coś i możecie mieć pretensje, czemu ja tego na przykład nie porównałem, przecież to jest takie oczywiste. Miejcie to na uwadze. Tak samo było też z mlekiem, którego przy pierwszych zakupach nie udało mi się kupić filmowego, a dopiero przy drugich, dlatego najpierw wziąłem mleko firmy Bayern, której w ogóle nie kojarzę, ale był jakimś takim droższym odpowiednikiem tego mleka Lidlowego, a potem już udało mi się znaleźć Bernmarkę, ale to było podczas innych zakupów, które zrobiłem innego dnia. Nie no, trzeba przyznać, jaki tu mają wybór piwa, to jest niesamowite, ale my tutaj sięgamy do tego najtańszego, no i tu myślałem, żeby upodlić po prostu to porównanie, to nie dość, że chwycimy do tego tańszego zamiennika Lidlowego, to jeszcze w plastikowej butelce, no to nie może po prostu smakować. No i już jak zabrałem Was na Lidl do zakupy, to pomyślałem Wam, że pokażę Wam najbardziej niebezpieczny element tego sklepu, mianowicie te alejki po środku i te kosze. Tutaj biegają szybko w domowych kapciach i piżamie i szlafroku do sklepu. Chcąc kupić jakiś chleb i masło, no można wyjść z telewizorem pod pachą lub innymi rzeczami, ponieważ tak to tutaj jest skonstruowane, że wchodzicie i między Wami są jakieś tańsze, średnie i droższe artykuły, które z reguły w ogóle w porównaniu z jakimiś cenami rynkowymi są ogólnie z reguły tańsze, ale tak szybko można pomyśleć, a tu brakuje mi, nie wiem, lusterka, tu chciałem kupić wentylator, no i w taki oto sposób można iść na spacer z psem i wyjść na przykład z wentylatorem, co kiedyś mi się też na przykład przytrafiło. A tu mega tip dla Was, moja żona jest tutaj mistrzynią, często robię zakupy w Lidlu, nawet pokazywane są ceny, jakie mamy, mając kartę Lidla i tutaj właśnie polecam ją zawsze mieć i sobie założyć aplikację, ponieważ wtedy macie tańsze rzeczy, a poza tym są często do odbierania jakieś kupony, rabaty i rzeczy w ogóle bezpłatnie. No i mamy całe nasze zakupy, no i czas je położyć na kasę. Tutaj byłem ciekaw, czy, bo w Niemczech wszędzie ochrona danych osobowych i tak dalej, jaka będzie reakcja kasjera, no ale wybrałem takiego, który wyglądał na bardziej wyluzowanego, położyłem wszystkie rzeczy, oczywiście nie pominęło mnie też pytanie, co robię, co nagrywam, ale wszystko zostało skasowane. A teraz, moi kochani, opuszczamy Lidla i widzimy się już za chwilę na wielkim teście Lidla, tanie VS drogie. Jeszcze sobie rozpakuję tylko zakupy do samochodu, przełożę, odstawię wózek i jadę.
Karolina właśnie jest w branży gazce, aktualnie teraz odpoczywa sobie, tak? Z jak można, w domu. Jak można nazwać odpoczywanie macierzyńskie, okres taki wychowawczy, tak? Odpoczywaniem. To co? My zbieramy wszystko z tego stołu i zaraz przechodzimy do poszczególnych testów. Kochani, zaczniemy sobie od takiego wytrawnego wariantu, jak to w domu od wytrawnego do słodkiego przejdziemy. Na sam początek, co jest najbardziej neutralne, powiedzmy, w całej tej degustacji, no to będzie woda. Także może zaczniemy od wody. Zaczynamy od taniego czy od droższego? Masz jakiś pomysł, Karo? Możemy od taniego zacząć, dobrze, bo mam pod ręką. Dobrze, pewnie. To proszę bardzo, jak już nalewasz... Czyli mamy zwykłą wodę, niegazowaną. Tak. Tylko nie za dużo, troszkę tak, żeby tak z 2-3 łyki. Okay. Bo zaraz następna i zaraz to, i zaraz tamto, i zaraz tam wszystko, co zostawiliśmy tu na bok. Nie jadłam śniadania, więc w porządku. No ja też właśnie specjalnie nie jadę, bo myślałem, kurczę, żeby tutaj robotę przetrwać. Okej, okay. To co? No, smakuje jak woda. Generalnie piję zazwyczaj tylko wodę niegazowaną, więc dla mnie każda woda w takiej postaci jest dobra, więc myślę, że akurat tutaj nie będę miała jakichkolwiek zastrzeżeń, jedynie ewentualnie do tej ceny, tak jak mówisz, ale dla mnie i ta woda pewnie będzie smaczna. Spróbujemy ten, teraz tą. Czy jest różnica jakaś? Bo ta chyba będzie bardziej mokra. No ja nie widzę specjalnie różnicy. No, to fakt. Chociaż muszę przyznać, ale to potwierdza, jak bardzo neutralnie próbuję tego podejść. Mam uprzedzenia, że ta woda ma taki dziwny posmak, ale to w takiej większej ilości, jak na przykład, nie wiem, ćwiczę czy coś i tak z butelki. Ale to też już, bo dlatego, że to wiem, to dawno jej też nie piłem, ale taki, miałem taki, wręcz, taki posmak dziwny i nie kupowałem tej wody, ale może to się zmieniło w międzyczasie. Ja też myślę, że jeżeli to była woda gazowana, to też inaczej by to mogło... Tak. Też, tak, tak, to też pewnie inaczej smakuje. Ale żeby nie możemy wszystkiego, wszystkich wariantach po prostu zebrać, także mamy tą na razie po prostu jako podstawowy, taki wariant podstawowy. I oczywiście, jeżeli oglądacie to i patrzycie i myślicie sobie, to mogliby przetestować, to mogliby przetestować i to, i to, i to, to po prostu piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żeby przetestować. Pamiętajcie, że ta rzecz musi mieć swój jakiś odpowiednik. Nie z każdym produktem tak jest, albo na przykład nie jestem gotów, nie jesteśmy w stanie, nie wiem, przetestować mąki, makaronu, bo o tym myślałem, ziemniaki jakieś tak dalej, ale nie ten, nie byłem w stanie. Dobrze, możemy teraz, nie wiem, czy mleko, czy właśnie chleb, co ten, co sądzisz? Możemy od mleka, już zaczniemy od chleba. Okej, dobrze, to pójdzie już delikatnie. A tutaj mamy lidlowską firmę. Tak. Też patrzyłem właśnie, żeby jak już mleko, to wszystkie miały tą samą zawartość tłuszczu, czyli 1,5. Zwracam uwagę, żeby nie było 1,5 i 3,2, bo takie są dostępne na rynku, ale są wszystkie teraz 1,5 i jest właśnie mleko. Tutaj jak Karolina nalewa, to w międzyczasie też powiem krótką historię, bo ogólnie jak się przygotowałem do filmu, to kojarzyłem na przykład Bärenmarkę jako taką właśnie firmową, firmowe mleko w Niemczech, czy na przykład Weihenstephan, czy jakoś tak. Takie 2-3 filmy są, ale w Lidlu nie mogłem znaleźć. Jedyne taka droższe mleko było to. Mi ta marka nic nie mówi, możliwe, że to jest w ogóle Lidlowa marka, jest, taka droższa. Jest, tutaj masz. Okej. Okay. Lidlowa, tylko droższa. Ceny widzicie teraz na ekranie. Byłem potem w Lidlu jeszcze kilka dni później i patrzę. I jest mleko właśnie Bärenmarkę. Natomiast zakładam, że jest to aktualnie sezonowy produkt, nie jest na zawsze, bo tylko był w dwóch dosłownie miejscach w jakichś takich kartonach rzutem na sklepie. Ale na szczęście udało mi się tego porównania, żeby to było tak, tak. Dobrze. Mamy mleko tanie. Dobra. Słodkie. Słodkie. Też ciekawe, właśnie 4,8. Czy są takie 4,8? 4,9. Uuu, to jest najwięcej cukru. 0,1 g cukru więcej na 100 ml. Dajcie znać w komentarzu w ogóle, czy ktoś z was, bo ja to w ogóle jak patrzyłem, to mówię, no coś muszę jakąś droższą alternatywę dla tego mleka znaleźć. Widziałaś kiedyś w ogóle, jak robisz zakupy w Lidlu? Robię co sobotę. O, to bardzo ciekawe. Widziałaś kiedyś to mleko? Znaczy firmę kojarzę, ale nie wiem, czy stricte mleko, wiem, że mają też inne produkty z tej firmy. Bayern. Aha, po prostu, aha, Bayern and Gutes, Gutes Stück. Okej. Okay. Specelki, jakieś takie rzeczy typu chyba aha. mają z tego. Okej. Okay. Ja nie kojarzę na tej podzie, w ogóle nie widziałem tego mleka. To ma tak samo mleczny. Troszkę mniej intensywny, wydaje mi się. Tam jak tak powąchałem, tak uff, aż mi tak buchnęło. To jest słodsze według mnie, nie? Minimalnie, no. Minimalnie. To też jakby sama wydźwięk tego smaku potem w podniebieniu i tak dalej jest Ale też bardzo ale fajny, taki mleczny. A jaka jest różnica w cenie w tych mlekach w sumie? Już patrzę. Mleko całą cenę ma w Lidlu taką 99 centów. Natomiast to mleko kupiłem raptem za euro 5, czyli no nie wiem, 6 centów różnicy, ale
było w promocji, bo normalnie kosztuje euro 15. Także różnica jest tak naprawdę 16 centów. Teraz najciekawsze pytanie, ile kosztuje to takie markowe mleko. No i właśnie markowe marki Misiów, Bieran markę. I to też kupiłem za 99 centów, ale było w promocji z tego, co wam mówiłem. I regularna jego cena jest, bo tu muszę się przyznać, jest różnica między 1,5 a 3,2. I 1,5% kosztuje normalnie euro 49, czyli mamy 50 centów na litrze więcej, a to tylko w wersji 3,2 jeszcze 10 centów więcej. Ale to 1,5% euro 49, no, regularna cena, gdzie regularnie tego produktu chyba nie ma. Dajcie znać właśnie w komentarzach, czy w Lidlu te produkty w ogóle, to mleko właśnie widzicie standardowo. Także zobaczmy właśnie tą finalną właśnie niedużo. Hop. Hop. A to czuć bardzo, nie? Zapach mleka. No tak bardziej. Tak, nie czuję dużej różnicy. Jeszcze z kartona można tak powąchać może. No to smakuje mniej mlecznie. Mniej mlecznie, mniej w smaku, mniej tłusto, tak bym powiedział. Takie delikatniejsze, bardzo prosto bardziej, mówiąc. Takie no. Delikatniejsze w ogóle w smaku. I pytanie, co komu będzie odpowiada. To ani to, według mnie teraz, nie smakowało przesadnie, że to nie jest tak jak, nie wiem, kupowaliśmy jakąś orężadę i ona w ogóle smakowała dziwnie, w ogóle bardziej cukrem niż czysty cukier. Broń Boże, po prostu są te może nawet na plus intensywniejsze w smaku. I ja na co dzień za mleko też w tym przypadku nie przepłacam. Ja uważam, że się nie opłaca przepłacać za te mleka. Ja również. Przechodzimy teraz do poważnych rzeczy, kochani, czyli chleba. Może dla odmiany teraz zaczniemy sobie od tego, powiedzmy, droższego. Z racji, że zwykły chleb czy zwykłe bułki w Lidlu są wszystkie z Lidla, tak naprawdę, no to też, bo możecie, no nie żebyście teraz, o Jezu, kto je chleb tostowy. Na pewno wiele osób je, ale jest coś takiego ponadczasowego i ponad chlebowego, w sensie niezależnie gdzie jesteśmy, to chleb tostowy jest wszędzie. A te wypiekane bułki z Lidla, no są wszystkie z Lidla, także ciężko było znaleźć lepszą, a znowu porównywać jakąś z ziarnami, z taką zwykłą, no to w ogóle nie ma też sensu. Sądzę, że zrobimy jedną kanapkę, przekroimy ją na pół, spróbujemy, żeby też starać się z każdego, powiedzmy, posiłku możliwie mniej mało zjeść, bo mamy dużo rzeczy w sumie do przetestowania. Jeżeli chodzi o masło, żebyście wiedzieli, czemu też na przykład decyzja o akurat tych irlandzkich takich, czy tam tych, krowy jedzą tylko trawę, bo chyba na tym polegają te irlandzkie masła. Dlatego, że też nie mogłem jakiegoś w Lidlu droższego odpowiednika tego klasycznego masła znaleźć, takiego zwykłego. 3,39 kosztuje właśnie Kerrygold, 3,39, a masło tańsze zamiennik kosztuje 2,49, czyli na kilogramie, też mamy różnicę na kilogramie, Kerrygold 13,56, a za kilogram 9, czyli różnicę mamy tu mamy prawie 10, czyli około 3,60. Między jedną a drugą kostką mamy różnicę blisko euro, 90 centów. Także teraz podejmiemy pytanie, podejmiemy decyzję na 4, tak? Zrobiłam wagoniki jak moja mama. To kojarzę. No i teraz jak mamy teraz 2,5-rocznego syna i tak czasami tani, sobie przypominam sobie jak babcia. Ja do babci, babciu, ale wagoniki. On jeszcze, akurat tego on jeszcze nie chce, ale też pewnie, żeby mu było wygodniej jeść to tak. Najpierw to dorośle. Dobrze, czyli na bogato najpierw. Ja może też sobie właśnie wezmę ten, żeby tak te mógł porównać. Ten tańszy chleb ma bardziej taki maślany zapach po prostu. I też patrzę, bo też te tostowe chleby miały różne nazwy. Nawet jedno było, nie wiem, Weizen, no nie, a drugie było Butter. I oba są białe, nie? Pieczywa. Ale ten chleb jest bardziej taki wilgotniejszy właśnie. Ten tańszy. Ale masło generalnie smakuje bardzo podobnie. Faktem, że Kerrygold właśnie używałam w ciąży i nie chciałam innego masła, tylko zawsze to. Ale to hormony i wszystko. Teraz nie widzę jakoś strasznie dużej różnicy tak naprawdę. A właśnie, czy w ciąży wtedy zrobię takie porównanie? No właśnie wtedy nie robiłam. A to? Nie, po prostu było takie tylko jedyne wydanie. Masło, które jadłam, także... Też nie widzę większej różnicy. Przez to, że ten chleb bardziej maślanie smakuje, to i ta kanapka jest wilgotniejsza. W ogóle taki miał, ale taki maślano-słodkawy posmak. Z ciekawości też zajrzę, ile właśnie cukru na 100. 3,9, no. 4,4, chociaż ten ma więcej cukru. Nie dużo, ale trochę więcej. Masło. Bez opłaca znaczenia. Się? Bez znaczenia. Bez znaczenia. Też bym powiedział, że bez większego znaczenia. Różnica w cenie 90 centów. Uważam, że się w takim wypadku nie opłaca. Jeszcze sobie zajrzymy do chleba, bo o tym chyba jeszcze nie mówiłem. Euro 89 i 99. Moi kochani,
euro praktycznie, chociaż też mieliśmy, tak? Prawie euro, 90 centów. Czyli w jednym i drugim przypadku prawie euro różnicy. Czyli finalnie już przy tej kasie nagle są 2 euro mniej przy dwóch produktach, no nie? A czasami zastanawiamy, Jezu, to jeden kupuje za 120 euro zakupy, a drugi za 70 na przykład, nie? I finalnie jak tyle produktów przerobimy, to może tak być. Dobrze, przechodzimy do serka. Chciałem Almettę w Lidlu, nie znalazłem Almettę. Może jest? Nie ma? Wydaje mi się, okay. Nie ma. Filadelfia. Bardzo podobne opakowanie, zwróć uwagę. Może tak, jeden do jeden, no. Hello? Widzę, ile się rzeczy mam do spróbowania. Mhm. A tuściutka, co? Mhm. Okej, okay, no smakuje na perfekcję, jestem ciekaw właśnie głównie tej różnicy. Ten jest bardziej kremowy. Kremowy i trochę bardziej jest, więcej soli bym powiedziała. Przynajmniej smakuje na więcej, nie? Soli. Smakuje na więcej, no. Mhm. A tu ma 0,75 soli, a tam? 0,80. Okej. Okay. Euro 99, a serek Karo euro 19. I moje kanizo mamy 80 praktycznie centów różnicy, czyli znowu jeden serek. Różnica w cenie blisko euro. I teraz pytanie, Karolina. Według ciebie opłaca się? Znaczy, Filadelfia jest stosunkowo bardziej kremowa, ale jeżeli masz możliwość zaoszczędzić, to wydaje mi się, że bez znaczenia, który produkt wybierzesz. Tak mi się wydaje. Jeszcze wiadomo, jak ktoś z was jest smakoszem serka, no i kupuje serek, ale z reguły idzie na to bach pomidor, jeszcze żółty ser, jeszcze albo szynka. I tak ten smak jest załamany. Także. Dokładnie, to jest właśnie to chciałem sobie wyjaśnić. Przepraszam, ja załamany. Zawsze przerywam. Nie, ja nie, przerywam nie, zawsze, Krystianowi. Nie przerwać, ale właśnie to mi wyczytałaś w myślach. To koni, lecimy dalej. Z czym? Serem. Serem. Serem żółtym. Bardzo dobrze. Z dziurami. Mm-hmm. To też nie było łatwe wyzwanie. Ciężko było mi znaleźć, w ogóle wyobrazić sobie właśnie, no bo bardziej standardowe tam jakieś Edamer, Tilly Sitter, coś tam, jakiś tam inny. Ale nie mogę znaleźć tych droższych odpowiedników. Te odpowiedniki droższe miały jakieś takie własne nazwy, a aż tak się też na serach nie znam. Dokładnie około euro różnicy znowu na opakowaniu. A różnica, jaka mówiłaś, jest, tu jest 140? 175. Okej, okay, no i tego jeszcze, czyli różnica z, po prostu za, wiecie, za zawagę i tak dalej, to ponad euro. Musimy sprawdzić. Ten już ma intensywniejszy zapach. Jak coś mówiłaś, że śmierdzi. Tak, bo ja generalnie nie jem serów, aczkolwiek... Aha. Dla mnie ten ma intensywniejszy zapach. Naprawdę? Ten tańszy, taki... No. Może co innego jeszcze było tutaj do opakowania za ten? Może szczelnie zamknięty? Ale bardzo mają podobne smaki. Jak dla mnie. Nie widzę dużej różnicy, tak, w opakowaniu. Mhm. Ale smakowo też nie ma różnicy. Naprawdę. Okej. Okay. Nie. Ten jest grubiej pokrojony, po prostu ma troszeczkę. Ten, nie? Grubiej, ten droższy jest grubiej pokrojony. Kruchy jest bardziej, jak się go gryzie. Ten zakrawa, nie chcę przesadzać, bo znowu to nie jest zły ser, ale taki bardziej gumowaty jest, jak się go tak... Jak dla starych, tak gryzę. Spróbuję jeszcze sobie kawałek właśnie, o może tak właśnie na chlebie. Jeden i drugi, bo to też inaczej, najczęściej tak to jamy. Najważniejsze masło. To jest cieńsze. A dla mnie osobiście jakby bez różnicy. Fakt faktem, ten faktycznie jest taki kruchy, ale ten nie jest kruchy przez to, że jest cienko pokrojony, dlatego też masz tą ilość większą. Ale żeby teraz właśnie powiedzieć, że nie. Bleh, a to, wow, to nie, no to w ogóle nie robi to życia, ani smaku, absolutnie, ani ten. Uważasz, że się opłaca płacić ponad euro więcej za... Absolutnie nie uważam tak, bo mają bardzo podobne smaki. Faktycznie konsystencja jest troszeczkę inna, aczkolwiek to jest euro różnicy, a w tym tańszym serze masz jeszcze więcej gramów niż w tym droższym, także daj. Czyli idąc na grubo, już mamy kolejne euro w koszyku i tak faktycznie dojdzie, że finalnie przy kasie 20 euro różnicy, a te same rzeczy w zakupie. Co chciałem jeszcze dodać? Co innego oczywiście, jak jesteście weganami, fanami bio, jakichś tam takich specjalnych grup. Oczywiście do was nie, no to nie jest dla was prawdopodobnie w ogóle to nagranie. To jest dla osób, które po prostu biorą ser, o mleko, o mleko, no nie? Tak jak większość osób kupuje, jak nie ma jakichś alergii, nie ma jakichś rzeczy, to wiadomo, że wtedy to jest co innego. Ketchup może, co? Okay. Bo różnica tu będzie dosyć duża w co... Tak, tak, ten jest bardzo drogi. Dobra.
Ostatnio widziałem jakiś lifehack w internecie, kompletnie... Też widziałam, ale to nie działa w ogóle. Nie? Że tu się jakoś tanie się tak puka, no, tak? No spróbuj. Jak ty to widziałaś? Gdzie widziałam, to widziałaś? No widzisz? Obiadam. To było na... Gdzie tam nie mogłaś widzieć tego. Znaczy wiesz... Nie, nie poszło. Nie widziałam, też dobra, więcej nie będę pukał. Potem widziałem znowu, że tu chodzi o to, że tą folię przynajmniej trzeba pierwszą odgiąć i to wtedy... Na łyżeczkę dać. Pokaż jeszcze właśnie ten, aha, bo odkręcałaś coś, nie? Odkręciłam, no. O, to polski. To znaczy możliwe, że jakiś ten. Tak jeszcze też wąchowo. O! Pokaż. No, ja coś pomidorami już mam, mocno czy... Mocno, nie? Ale normalnie tak pomidorami, że bardziej no, niż pomidory. W ogóle prawie, nie? Prawie w ogóle. I na końcu poczułem tak ocet. Ale nie, że teraz na ten węch go było za dużo, ale poczułem po prostu jedyny taki, czym się zakończył ten proces wąchania, to była taka nutka octu. Może można dużo rzeczy sprawdzać, skład i tak dalej, ale cukru mam 22,2? 17,9. Czyli mniej. Tak. Okej, okay, spoko. Czyli ten smak pomidorów... 70% przecieru pomidorowego, a tutaj masz... 48 gramów w 100 gramach. 100% recyklowaną butelkę. Okej, dokładnie. Jest napisane z przodu, ale już jakieś 100% rzuca się w oczy. Czyli tu jest podane do 148 na 100 gramów. Han jest dużo słodszy, czuć bardzo. No i to jest jego, faktycznie, a w zapachu tego nie było czuć. Mhm. Jest tego powiedział mój problem, że poza tym, że jest słodszy, to nic więcej. Mhm. Bo tutaj i ten smak, oczywiście może inaczej komuś smakować, ale ten smak pomidorowy, bo ja powiedziałem, że jest bardzo intensywny, ale nie jest jakiś przesadzony, znowu jak jakaś taka tania oranżada, która bardziej smakuje cukrem niż cukier. Choć w tym czuć bardziej ocet, jest taki na końcu. Finalnie? Czujesz? Tak, ja teraz już się ten rozgadałem i nie tan. Wiecie, w kubkach smakowych, kubkach smakowych pozostaje, bo to, że coś ma posmak octu, to nie jest złe, no nie? Mhm. To może komuś bardziej taki wytrawny, na koniec taki smak może właśnie bardzo, bardzo się podobać. Czy się opłaca? Moi kochani, 3,49 euro 49. 2 euro różnicy w cenie. Karolino, z branży gastronomicznej. Czyli tutaj robi cenę firma. Jedyna. Tak. Po prostu firma jest znana i mogą sobie pozwolić na wyższą cenę i to jest chyba jeszcze rzucą promocję, w sensie Heinz promocji. Nie? I ja faktycznie takie reakcje wśród znajomych widziałem i tak kiedyś tak kupowałem, o Heinz, super ja Heinz, też bardzo nie? Długo, też bardzo długo kupowaliśmy Heinza, a potem właśnie spróbowałam tego. W sumie jakoś nie widzę bardzo różnicy, a 2 euro oszczędzasz. No to jest bardzo duża różnica. Czy się opłaca według ciebie przepłacić za Heinza? Nie. Według mnie też się nie opłaca. No to teraz co? Zwiększymy powagę chyba naszego... Aha, bo też jest, myślałem, że odwrócę logo, a tu też jest logo. Od tego zaczynamy. Ja generalnie już nie kupiłabym tego z tego względu, że jest w plastikowej butelce. Jakoś od razu mnie odrzuca, aczkolwiek patrzymy teraz na smak, prawda? To muszę przyznać, dla schamienia po prostu treści tego odcinka kupiłem, bo też było chyba w puszce. Ale mówię, no jak tańszy zamiennik, to musi być w takiej butelce, żeby nie było po prostu już argumentów, możliwości po prostu, żeby się nie podniósł. Naprawdę, chyba kiedyś raz w życiu do tej pory, widząc to z jakiejś takiej ciekawości, bo naprawdę w Lidlu czy tam Aldi gdzieś tam pojawia się czasami takie piwo właśnie. Dużo? Nie. Nie, no to za kamerą już piłaś, Karolina, spokojnie. No, tak na odstresowanie. To jest mój debiut, proszę Państwa. Tak, proszę bardzo. Dziękuję. Dobrze. O Boże, czuć. Coś czuć bimbrem? No jedzie, jedzie jak Wisła Kraków. Autokarem na mecz. Akurat w tej pocji jest mało gazu w ogóle, pomimo, że dopiero otworzyłem i nie było wstrząśnięte, bo nie syczało. Tu. Mało gazu i bardzo gorzkie. Ja czasami piję, czasami bardziej piwo, także... Dobrze, zobaczymy sobie lisiera. Gol! To już ma lepszy smak, a czy jej zapach? Czyli właśnie tu w porównaniu z tym, co przed chwilą doznałem... To ma lżejszy ma zdecydowanie... Zapach, nie? Tak. To prawie mógłbym powiedzieć, że prawie jakoś tak mi się nasuwa, że prawie nie czuję nic. Oczywiście to jest pewnie przesada, bo to mocniej pachnie. To w porównaniu z tym prawie w ogóle nie pachnie. Bardzo delikatne, bardzo. No. Tak, to bym mogła pić, ale z sokiem malinowym. Polskim. Piwo, moi kochani, mniej ordynarnie smakuje. Jednak bym sięgał do tych takich bardziej markowych piw, powiedzmy. Tym bardziej, że to może zależy, ale raczej nie pijemy codziennie. Ja też nie, absolutnie. Nie powinniśmy pić codziennie. Chciałem powiedzieć, że pijemy okazjonalnie. Może nawet nie okazjonalnie, ale nie wiem, co weekend czy coś tam. To też pozwólmy sobie, nie po to pracujemy, nie po to żyjemy, żeby tylko kupować, nie wiem, wszystko z ja przysłowiowego, czy tam wszystkie z tych najtańszych półek. Różnica w cenie. Erlenbacher. Czyli jakiś perełkowiec, coś takiego, tłumacząc. 0,45 centów, a lisier 0,95 centów, czyli 50 centów. Też pół litra? Tak. Na pół litrze 50 centów, czyli na litrze euro. Uważam, że się opłaca, bo znowu piwa, wiecie, nie. Różnica jest znacząca. Ja bym w tym momencie przepłacił. Jaka jest twoja? Ja też.
Ze względu na smak. I tak, smak do smaku. Możemy, i mamy chipsy, jak to niektórzy mówią. Moja babcia tak mówiła. Moja babcia. Chipsa. I na liście zakupów zawsze pisała przez chipsy. Nie? Przez tyle? Tak, tak. Jak prawdziwa Polka, aż się orzałek w tak czasu. Albo chipsy, albo ten. Ketchup. Pizza. Też było, tak. W życiu tych nie kupowałam. Nie? Zapach? Taki. Ale pokaż też. Nie tylko tutaj. No tutaj tak bardziej. A tu zapleczam McDonalda. A tutaj cebulę. Tutaj bardziej zapleczam taki olej. Tu olej, ale z bogato posypanymi przyprawami. A tam sam olej. Czuć bardzo cebulkę. Bardzo? Mhm. Tu masz już tego? Teraz sobie ten. I teraz. I są też bledsze, czyli tu pewnie jest po prostu więcej przypraw, więcej wszystkiego, a tu mniej. A teraz tak jak wyjąłem, to czuć też tą cebulkę, ale się mocno po prostu smak, zapach oleju przebija. I te znowu są cieńsze. No w sensie są takie delikatniejsze. Jeszcze tego nie ugryzłem, ale zaraz będę czuł. Mhm. Są. I są bardziej suche. Ja bym stawiała mimo wszystko na Pringles. Pringles 2,49, powiedzmy 2,50. Sztafel chips 1,69. Niecałe euro różnicy. 10 gramów różnicy. Tak? Jeszcze tu jest więcej, czy? Tu jest mniej. A tu jest mniej, a paczka minimalnie wyższa. No typowe strategie ten, nie? Sprzedażowe. Ale to dlatego, że masz szansę wygrania. Nie jemy chipsów codziennie, prawda? Tak, pewnie. Także dokładnie. Także też powiedziałbym jako takie coś okazjonalnego. Ja bym natomiast przepłacił, mówię, raz tam na tydzień, czy coś takiego, spoko. Karolino, zaczynamy od coli, czy od Monte? Od Monte. Od Monte, czy to zdecydowanym ruchem ręki. Dobrze. Co prawda, ja zawsze wyjadam to białe ze środka, tak. A czarny zostawiam. No bo staram się zawsze miarodajnie tak same produkty znajdować, ale Monte było, można powiedzieć, tylko Maxi, ale to też akurat było Maxi, także, Okay. Także spoko. To ja próbuję. No właśnie tak żeby ten, nie? Żeby też to brązowe sięgnąć. Czy Monte generalnie znam, bo kupujemy. Już chyba widzę, że jest gęstsze to Monte w ogóle. No, patrz, konsystencja jest w ogóle. No, jest takie bardziej, wiecie. Dotrzymują słowa. Monte to Monte. Nie ma, że jakieś siury latające. Bardzo słodkie, nie? W sensie dużo... Jest dużo gęstsze Monte. I w smaku jest po prostu pełniejsze, wyrazistsze jest. Czuć bardziej te orzechy, czuć bardziej ten... A to jest słodsze, a mimo to Monte ma więcej cukru. Monte, moi kochani, 2,69, zamiennik 99 centów. Niecałe 2 euro różnicy przy jednym czteropaku. No ja i tak bym została przy Monte jednak. No ja ogólnie takich jogurtów w sumie staram się unikać, nie jem. Ja bym jednak ten tańszy. Nie wybrał żadnego. Wybrał tańszy. Nie, to ten tańszy raczej już. Okay. Albo myślę, czy właśnie, że to jest tak sporadycznie, żebym wziął jednak Monte, czy jednak nie i bym ten. Ale ten tańszy. Okay. Dobra, no to zacznijmy od zwykłej. Od tego, powiedzmy, takiego klasycznego smaku. U mnie ważną rolę odgrywa też węch, wam powiem. I też właśnie będzie mi dużo łatwiej ocenić, jak już będę miał też fazę. Czyli kolę miałam okazję pić, ale tą kolę lidlowską jeszcze w życiu nie miałam w ogóle w rękach. Bardzo. Kola. Na węch, prawdziwa kola. Czy czuć bardziej, nie? Bardziej, nie? Tutaj znowu pomachałem i tak... Tu nic w ogóle. Kurde, nos nie działa, czy co, nie, nic nie było czuć. Nie, może będzie inaczej smaku. Ale na węch stricte był centralnie taki efekt. Jakby taka bardziej gazowana jest, nie? Ma więcej gazu niż smaku, no. Ma więcej gazu niż smaku. To fakt. Tak to zostawmy. Kola Freeway 39 centów, czyli tak. Kola Freeway 39 centów, kola oryginalna 99 centów, czyli różnicy 60 centów na puszce. Znowu, ja coli nie piję na co dzień, ja żeby że tylko są osoby, co piją na przykład kolę. Od rana do wieczora, według wszelkich opinii, zaleceń, łoją kolę. Także jak ja ją kupię na ten raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie na weekend do jakiegoś gila, do odwiedzin znajomych i tak dalej. I często jest tak, że jedna butelka i ona jeszcze zostaje, bo ktoś ten fan, ten tylko wodę, bo ten na diecie, bo ja na przykład wolę Pepsi generalnie, także jeżeli ktoś woli Pepsi, to Karolina opowie, kiedy nie masz Pepsi? Nie, to dziękuję, proszę wodę. Do widzenia wychodzę. Do widzenia wychodzę. Także ja w tym momencie bym przepłacił. Jeżeli próbbym częściej, sądzę, żebym sięgał faktycznie ze względów cenowych na do tej tańszej. I pewnie też tak jest, jeżeli dużo osób pije częściej, to jednak wybiera tą tańszą wersję. Dokładnie. Albo na jakąś taką, wiecie, ordynarią popijawę. To bez różnicy, jakiś taki namiot, wiecie, papierowe kubki, talerze. Ważne, żeby kola. Intensywnie pachnie kolą.
A ta już pachnie intensywnie, nie wiem, chcesz powąchać. Ta już mniej tak różnicy w intensywności zapachu czuję niż w standardowej coli, jak była. Ta bardziej, tak, to fakt. Pozwól, że ci tutaj naleję. No i zobaczmy koladę. No jak cola zero. Nie? Bardzo. A teraz mniej czuć. Zapachu w szklance jak już jest. Tak jest, że to różnie no i się tak roznosi. Mniej intensywniejszy ma smak moim zdaniem. Chociaż bardzo podobny bym powiedział w smaku, nie? To zero. Tak, ale finalnie jak już tak połknę, to już mniej jest tego feedbacku, mniej tak, czuć, że zostaje, po prostu się rozchodzi potem. Moi kani, i w tym miejscu dziękuję ci, Karolino, za do tej pory wytrzymanie i za twój debiut, bo Karolina pierwszy raz właśnie wystąpiła gdzieś właśnie przed jakąś kamerą i tak dalej w internecie. Natomiast w tym momencie robimy cięcie i to jest koniec pierwszej części tego nagrania, a drugą część zobaczycie prawdopodobnie już w kolejną niedzielę, od momentu jak oglądacie ten odcinek. Każdą niedzielę o godzinie 10 nowy odcinek na kanale. Karolino, dziękuję raz jeszcze. Ja również. I moi kani, widzimy się w następnym nagraniu. Hej! Cześć!